Wzrost Bitcoina prawie o 200%. Bitcoin najlepszą inwestycją ostatnich 12 miesięcy. McDonalds będzie testował cyfrowego juana Oraz Porsche w kryptowalutach. Tej i wiele innych informacji w tym odcinku zapraszam. Kryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do was z wiadomościami z rynku kryptowalut. A będzie o czym rozmawiać. Jak widzicie, dzisiaj Bitcoin kosztuje 9010 dolarów i jest na prawie 3% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak jak wszystkie inne kryptowaluty, możemy tu zobaczyć, że są na niewielkim plusie. Mieliśmy bardzo ładny wzrost z 7700 na nawet 9400 dolarów. A jak możemy zobaczyć na Bitcoin Halving Cutdown do następnego halvingu zostało jedynie 9 dni i 9 minut. Na początek musicie pamiętać, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna i jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie zachęcam ani nie namawiam na kupowanie kryptowalut i robicie to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jeżeli jesteś początkujący na moim kanale, to zapraszam cię do pobrania całkowicie darmowego poradnika, który na pewno pomoże ci na początku edukacji na temat kryptowalut. Jest tam bardzo wiele informacji oraz instrukcje, takie jak rejestracja na giełdach lub kupno kryptowalut. Link do tego poradnika oczywiście znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. Z ogłoszeń to by było na tyle, także możemy przejść do wiadomości. Dzisiaj zacznę od wiadomości, w sumie od analiz na stronie barons.com, które przewidują znaczne wzrosty. Jak dobrze wiecie, Bitcoin urósł z ceny około 7700 na nawet 9400 dolarów. I według naukowców z Foundstrat Global Advisors kryptowaluta może jeszcze bardziej drożeć. Badacze tej firmy napisali w czwartek, że Bitcoin przekroczył cenę 8897 dolarów i jednocześnie 200 średnią ruchomą. Zgodnie z ich analizami, w ciągu ostatnich 10 lat przekroczenie tego wskaźnika skutkowały wzrostem w okolicach 193%. Do 6 miesięcy od tego zdarzenia. Dodają oni również, że Bitcoin przekroczył ten wskaźnik w zeszłym roku. Jednak zespół Faustrat argumentował, że potencjalny rajd został utrudniony przez negatywne rozmowy na temat projektu Libra Facebooka. Wiele osób twierdzi, że Bitcoin to czysta matematyka. Jeżeli tak faktycznie jest, to do 6 miesięcy powinniśmy mieć wzrost na poziomie prawie 200%. Przejdę teraz do Petera Schiffa. Zwolennik złota i bardzo znany krytyk Bitcoina powiedział, że ostatni rajd kryptowaluty spowodowany był jedynie spekulacjami. Pomimo powszechnego porównania bitcoina ze złotem, ekonomista powiedział, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Warto zauważyć, że Shi wielokrotnie mówił, że Bitcoin straci całą swoją wartość, nic takiego jednak się nie wydarzyło. Celowo podaję wam, co powiedział Shift, ponieważ wiele osób spekulowało, że Bitcoin, podobnie jak złoto, odegra ważną rolę podczas kryzysu finansowego na świecie. Po pierwszych spadkach w marcu ten entuzjazm szybko ostygł, a Shift z uśmiechem na twarzy patrzył na spadek Bitcoina. Nic jednak bardziej mylnego. Zobaczcie na porównanie zwrotu z inwestycji. Dan Morhead udostępnił na swoim Twitterze porównanie zwrotu z inwestycji, jakbyś zainwestował równo rok temu. I jak możemy tu zobaczyć, Bitcoin w ciągu ostatnich 12 miesięcy rósł 16%, złoto 13%, SP 500 minus 10%, ropa stanowczo wygrywa te tabele minus 75%. I kto tu ma rację? To dopiero zobaczymy. Kryzys dopiero się zaczął, a na to nakłada się halving Bitcoina. Jak dalej będzie poruszała się cena Bitcoina, zweryfikuje oczywiście rynek. Tyle na temat Bitcoina. Przejdę teraz do Ethereum. Firma Grayscale kupiła połowę wszystkich wydobytych ethereum w 2020 roku. Wiodąca firma zarządzająca aktywami cyfrowymi Grayscale Investment zakupiła prawie 50% wszystkich wydo wydobytych eterów w 2020 roku. Firma przedstawiła wzrost zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych, wskazując, że przyczyną może być nadchodzące Ethereum 2.0. Liczba ETH wydobytych na początku 2020 roku. Do 24 kwietnia wynosiła nieco ponad 1,5 miliona. Jednocześnie Grayscale wyemitowało 5 230 tysięcy akcji 31 grudnia ubiegłego roku. Jak możemy zobaczyć na ich stronie internetowej, firma posiada aktualnie 13 255 tysięcy akcji. Na dzień 24 kwietnia 2020 roku. 900 ETH za jedną akcję sprawia, że Grayscale kupiła dokładnie 48,4 wszystkich wydobytych eterów w 2020 roku. W dokumencie firmy dotyczącym wyników za pierwszy kwartał wskazano, że inwestorzy instytucjonalnie gromadzą znaczne części ETH pomimo niestabilnej sytuacji na rynku. W pierwszym kwartale 2020 roku firma ta odnotowała 110 milionów wpływów, co stanowi więcej niż wszystkie poprzednie wpływy łącznie w ciągu ostatnich dwóch lat. Wynosiło to 95,8 miliona dolarów. Jest to bardzo dobra wiadomość dla hodlerów ETH. Przy tak dużym zainteresowaniu projektem możemy spodziewać się bardzo dużych wzrostów na jego cenie, ale czy tak będzie? Zobaczymy. Teraz trochę nieciekawa informacja ze Szwajcarii. Szwajcarska Federacja Blockchain poinformowała, że do 90% firm kryptowalutowych i blockchain w Szwajcarii może zbankrutować w ciągu następnych 6 miesięcy bez interwencji rządu. Wynika to oczywiście z bieżącej sytuacji COVID-19, która poważnie utrudniła działalność branży. Lorenz Furrer, wiceprezes Szwajcarskiej Federacji Blockchain, powiedział, że Dolina Krypto równie dobrze może stać się Doliną Śmierci, jeśli nie nastąpi zmiana. Informacje te zostały ustalone przez federację po skontaktowaniu się z firmami kryptowalut w Szwajcarii i zapytaniu ich, jak pandemia wpłynie na ich działalność. Zapytano, zapytanych było 800 firm. Jak możemy zobaczyć na tym wykresie? Pytanie mniej więcej brzmiało: jak prawdopodobne jest, że Twoja firma zbankrutuje w ciągu następnych 6 miesięcy. I zauważcie, aż 48,8% firm odpowiedziało, że na 100% zbankrutują. 31% odpowiedziało, że na 80% zbankrutują. I jedynie mały odłamek tutaj widzimy: na 40% zbankrutują i na 20% zbankrutują. Tylko mała część zapytanych firm odpowiedziała w ten sposób. Jak zejdziemy trochę niżej, to jest drugi wykres z zapytaniem, czy Twoja firma przetrwa bez pomocy rządowej. Ponad 62% firm odpowiedziało stanowczo, że nie, 26% może i tylko 11% że tak. Moim zdaniem, nie tylko Szwajcaria zostanie dotknięta tak dużymi skutkami, tylko praktycznie każde państwo. musi mieć to na uwadze, inwestując w altcoiny. Takie bankructwa oczywiście nie dotyczą tylko. Branży kryptowalut oraz blockchain, tylko każdej innej branży. Jest mało firm, które odnotowały większe zyski podczas pandemii niż przed pandemią. A teraz coś od naszych małych chińskich kolegów: McDonald's, Starbucks oraz Subway może brać udział w testach Digital Yuan. Chain News twierdzi, że odkrył dowody na to, że w testach weźmie udział 19 restauracji i sklepów w dzielnicy handlowej Xiongang. Media podały, że w spotkaniu wzięli udział dyrektorzy Chińskiego Banku Rolnego oraz trzy inne banki państwowe, które prawdopodobnie uczestniczyły w testach. Kierownicy sklepów McDonalda, Starbucksa, Subwaya, byli przedstawiciele Alibaba i inni również brali w nim udział. Coraz więcej wycieków mamy z Chin i cyfrowego juana, jednak prawie żadnej oficjalnej informacji. Czekamy jak sprawa się rozwinie i czy Chiny faktycznie wprowadzą państwową kryptowalutę do powszechnego użytku. Swoją drogą bardzo dużo analityków twierdziło, że Chiny tak obszernie banują kryptowaluty właśnie po to, żeby wprowadzić swoją cyfrową państwową walutę. A teraz Portugalia, i wręcz przeciwnie do Chin, goni ona status przyjazny kryptowalutami z nowymi wolnymi strefami. Aby przyspieszyć innowacje i pobudzić gospodarkę, Portugalia niedawno zatwierdziła ogólnokrajowy plan wspierania cyfryzacji w kilku dziedzinach. Opublikowany 21 kwietnia cyfrowy przejściowy plan działania przedstawia wiele sposobów, w jakich rząd Portugalii zapewni infrastrukturę i zachęty do innowacji, przedsiębiorczości i konkurencji, a także internacjonalizacji dla przedsiębiorstw w tym kraju. Chociaż plan obejmuje szeroki zakres strategii cyfryzacji, utworzenie technologicznych stref wolnych, w skrócie ZLT, wzbudziło zainteresowanie w kryptosferze. Ponieważ Portugalia nadal tworzy przepisy zachęcające do działania branży kryptowalut w całym kraju. Co oznaczają te strefy dla przedsiębiorstw? Te ZLT tworzą elastyczne przepisy regulacyjne do celów testowych. Obejmują testowanie na miejscu w rzeczywistych środowiskach oraz pomoc od organów regulacyjnych posiadających specjalne systemy prawne i regulacyjne. Chociaż korzyści te dotyczą testowania, przekładają się na korzyść dla firm, gdy tylko wejdą one w etap finansowania oraz produkcji. Szkoda, że inne kraje nie idą w tym samym kierunku, ale brawa tu dla Portugalii, widać, że próbuje gonić Maltę i zostać rajem dla kryptowalut. A teraz Porsche oraz blockchain. Gapless wspierany przez Porsche, zebrał 5,5 miliona euro z nowej rundy finansowania prowadzonej przez. FinLab Eos, wspólne przedsięwzięcie niemieckiej firmy inwestycyjnej FinLab AG i dewelopera blockchain EOS Block One. Gaple stwierdzi, że buduje pierwszy na świecie system zarządzania samochodami oparty na blockchain i wykorzysta nowy kapitał do dalszego rozwoju produktu, jednocześnie rozbudowując architekturę blockchain i bazę użytkowników aplikacji. Z ponad 50 tysięcy pojazdów obecnie wymienionych na platformie z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, startup twierdzi, że użytkownicy mogą korzystać z jego aplikacji do rejestrowania pełnej historii pojazdów. Moim zdaniem warto jest się zainteresować tym projektem, jeżeli zainteresowała się nim taka firma jak Porsche. Czy Gapless może być konkurencją dla Vichy oraz Ioty? Całkiem możliwe. Trzeba mieć to na uwadze przy inwestowaniu w inne projekty, które mają za zadanie śledzić, nazwijmy to, życie samochodów. Teraz przejdziemy do wiadomości z giełd kryptowalutowych. BitBay przeznacza środki ze zbiórki na zakup namiotu dla ratowników medycznych. Po zakończeniu zbiórki charytatywnej na rzecz wsparcia służby zdrowia w walce z COVID-19, giełdzie BitBay udało się uzbierać ponad 70 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych została już przekazana Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych w Tychach. Kwota posłuży do zakupu namiotu medycznego z przeznaczeniem na punkt medyczny lub szpital polowy dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. BitBay zapewnia, że już wkrótce będzie informował o przeznaczeniu pozostałych środków. Brawo dla BitBay! Binance i nowy rekord obrotu na giełdzie. Giełda Binance odnotowała najwyższy w historii dzienny wolumen obrotu wynoszący ponad 15 miliardów dolarów. Tu jest napisane 12, ale poniżej jest aktualizacja, że podczas pisania tego artykułu wolumen wynosił 15 miliardów dolarów w dniu 20 kwietnia 2020 roku. Giełda Okcoin. Po dwóch latach starania się, Okcoin z San Francisco Giełda Kryptowalut otrzymała licencję na dostawcę usług wirtualnej waluty od lokalnego biura finansowego Kanto w Japonii. Długo to potrwało, ale nareszcie się udało. Licencjonowane giełdy w Japonii są uważane za instytucje finansowe, a ich ograniczenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz usługi KYC są tak samo surowe jak te nałożone na banki w tym kraju. Jak twierdzą przedstawiciele giełdy Okcoin, dla nich jest bardzo ważnym uruchomienie swojej usługi na terenie Japonii, oczywiście, dlatego że jest to ogromny rynek. Ostatnia wiadomość z giełd kryptowalut. BitMEX wprowadził nowe kontrakty terminowe Ethereum. W skrócie oznacza to, że BitMEX wprowadził Futuresy na Ethereum, czyli możesz grać Ethereum w ogóle ich nie posiadając. BitMEX uruchomił tę usługę na dźwigni od 1 do nawet 50. Przejdę teraz trochę do projektów kryptowalut i co tam się wydarzyło. Aplikacja oparta na IOTA wygrywa Hekaton CodeVid19 w walce z koronawirusem. Podczas hekatonu CodeVid19 oparty na IOTA aplikacja Open Marketplace wygrała konkurs na najlepszą aplikację. CodeVid19 to globalny hekaton, którego celem jest promowanie rozwoju zdecentralizowanych aplikacji do zwalczania koronawirusa. Otwarty, zdecentralizowany rynek powinien znacznie ułatwić handel w czasach korony i konkurować z gigantami branżowymi, takimi jak Amazon lub eBay. Nie bardzo wiem, jak ta aplikacja ma pomóc w walce z koronawirusem. No, ale wygrała. Teraz kolejny sukces Ripple. Sieć płatności Ripple ODL potroiła się pod względem wolumenu transakcji w ciągu ostatniego kwartału, zgodnie z opublikowanym raportem rynkowym XRP za pierwszy kwartał 2020 roku. Co to oznacza? Oznacza to potrojony wzrost transgranicznego przepływu pieniędzy przez sieć Ripple. Druga dobra wiadomość jest to, że Ripple ponownie obniżył całkowitą sprzedaż XRP z 13 milionów dolarów w czwartym kwartale 2019 roku do niecałych 2 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2020 roku. Co to w skrócie oznacza? A to, że będzie coraz mniej XRP do kupienia. Teraz Cardano. 24 kwietnia 2020 roku Input/Output Hong Kong wypuścił Dedalus 100 Mainnet Wallet. Oraz w maju rozpocznie się wdrażanie infrastruktury Shelley. Pomimo nowego dedalusa, ja dalej go nie polecam. Jeżeli masz Cardano w swoim portfolio, to polecam portfel JOROI. Jest on również oficjalnym portfelem Cardano. Aplikacja do przesyłania wiadomości Telegram po raz drugi odłożyła uruchomienie blockchain TON. Przesuwając nową datę uruchomienia do kwietnia 2021 roku, Telegram oferuje zwrot do 72% udziałów każdego inwestora. Warunki zostały uzgodnione, gdy Telegram po raz pierwszy odroczył uruchomienie ton w październiku w następstwie pozwu Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd obciążającego Telegram za prowadzenie niezarejestrowanej sprzedaży papierów wartościowych, która w 2018 roku Osiągnęła prowizję w wysokości prawie 2 miliardów dolarów. W tym czasie Telegram ustalił termin premiery na 30 kwietnia 2020 roku, jednak jak widać, dalej jest to przekładane, sprawa dalej trwa, inwestorzy są coraz bardziej sfrustrowani i nie wiadomo jak ta sprawa się zakończy. Ostatnią wiadomością na dzisiaj jest Matic, który ogłasza aplikację do śledzenia koronawirusa zorientowaną na prywatności. Dobrze wiemy, jak działają aplikacje, które na przykład została wprowadzona już w Polsce. Lada chwila taka sama aplikacja ma być w Anglii, o ile już jej nie ma, które totalnie odzierają ci ze skóry, jeżeli chodzi o prywatność. Twoje państwo wie o tobie praktycznie wszystko. Zgodnie z ogłoszeniem Tracy, to pierwsze rozwiązanie oparte na blockchain, które zostało opracowane w celu zarządzania kwarantanną i śledzenia kontaktów. Ta aplikacja ma umożliwić użytkownikom zrozumienie prawdopodobieństwa kontaktu z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Tą wiadomością dzisiaj zakończymy. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki.